że o żydowskim Bogu, Elohim, Elohim, to jest Pan, a Jahwe to gdzie jest? Mam modlitwę, jeżeli Bóg się modli. No i pytanie jest właściwie, na czym ma polegać modlitwa Boga. No i odpowiedź jest bardzo ciekawa, mianowicie, że Bóg modli się o to, żeby jego atrybut miłosierdzia przeważył nad jego atrybutem sprawiedliwości. No więc tutaj to można się z tym utożsamić właśnie myśląc o sobie jako o rodzicu, prawda? Dosyć to jest łatwe, że rzeczywiście można sobie wyobrazić, że też chcielibyśmy właśnie w tą stronę i żeby to tak rozumieć. I że nie to, żeby zanikła sprawiedliwość, czy to stosunek sprawiedliwy, ale żeby jakoś jednak przeważyło to podejście miłosierne, litościwe, wybaczające. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje już za kilka minut, o godzinie 10.20. Profesor Stanisław Krajewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, jest Państwa i moim gościem. Informacje po informacjach wracamy do programu Owczar. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domach, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę atomową. Patrycja Wania, zapraszam od poniedziałku do piątku. Program Radia, Radia Koncita, Radia Koncita, Euro Koncita, Barbie, Baby, Langstrom. Reklama. Saturn radzi, myśl technologicznie. Tylko teraz do telewizorów dodajemy soundbary. Kup na przykład telewizor 49 cali Samsung Full HD Smart za 2449 zł i odbierz soundbar. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Kiedy na hemoroidy dostałam tabletki Proctohemoan Control, byłam zdziwiona. Tabletki na hemoroidy? Tak, bo musiałam wzmacniać żyły od wewnątrz, by hemoroidy nie nawracały. Tabletki doustne Proctohemoan Control wzmacniają naczynia żylne oraz zwalczają stany zapalne. Proctohemoan Control. Tabletki Diosmina. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpiecznewakacje.pl. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj. Bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi pytają, jaki mam nas wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnes o znakomitej bioretencji. Neomax. Taki powinien być magnes. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowane jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. ProLiver zawiera cenione składniki wspierające wątrobę, a do tego bonus. ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Wątroba i cholesterol. Suplement diety ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Za tych, którzy zawsze chcą więcej, szybciej, mocniej. Trzymamy kciuki w Polsce. Wirtualnej Polsce. Stopy gładkie jak u dziecka? Ty też możesz osiągnąć taki efekt w krótkim czasie i to u siebie w domu, stosując skarpetki zmuszczające Silkatil. Składniki aktywne wypełniające skarpetki Silkatil usuwają zrogowaciały naskórek, zgrubienia i odciski. Już po jednym użyciu stopy staną się zachwycająco miękkie, nawilżone i gładkie, jak u niemowlaka. Skarpetki Silkatil. Piękno u twoich stóp. Wypróbuj również Silkatil sztyftochronny, zapobiegający odciskom i otarciom. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
10.20, Filip Kekusz, zapraszam. Trybunał Konstytucyjny ogłosi dziś wyrok w sprawie nowej ustawy o Trybunale. Wnioski o jej zbadanie złożyli posłowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL, Rzecznik Praw Obywatelskich i pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Ogłoszenie wyroku będziemy transmitować na antenie TOK FM. Zapraszamy na specjalny program od godziny 11. Transmisja również na naszym portalu tokfm.pl i na naszym profilu na Twitterze. Były szef kancelarii premiera Tomasz Arabski nie przyznaje się do zarzutów w sprawie niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska w 2010 roku. Arabski jest jedną z pięciu osób oskarżonych w trybie prywatnym przez rodzinę ofiar katastrofy smoleńskiej. W województwie podlaskim wykryto kolejne dwa ogniska afrykańskiego pomoru świń. W gminie Wysokie Mazowieckiej, w gminie Zambrów, główny lekarz weterynarii powiedział, że prawdopodobnie źródłem zarażenia świń w gospodarstwach jest handlarz prosiąt. W sumie w Polsce wykryto już 9 ognisk choroby. Rząd Australii odpowiada na zarzuty imigrantów przebywających w obozie na wyspie Nauru. W tym tygodniu Guardian opublikował dokumenty, według których w ostatnich dwóch latach w placówce zgłoszono ponad 2000 informacji o przemocy seksualnej i napaści, a także przypadków samookaleczeń. Minister do spraw imigracji Peter Dutton stwierdził, że imigranci kłamią, by otrzymać azyl w Australii. Informacje kulturalne. Patrycja Wanak, zapraszam. David Fincher, Steven Soderbergh, Martin Scorsese. Od kilku lat czołowe nazwiska Hollywood angażują się w produkcję seriali. Czyje dzieła już niebawem zobaczymy na małym ekranie, sprawdzał to Paweł Kieszniewski. Jutro swoją premierę będzie miał pierwszy sezon serialu Get Down. Za tę wyprodukowaną dla Netflixa serię odpowiada Baz Luhrmann, którego znamy z takich filmów jak Romeo i Julia, Moulin Rouge oraz Wielki Gatsby. Wracając do serialu, akcja Get Down rozgrywa się w drugiej połowie lat 70., kiedy na ulicach Nowego Jorku rodził się hip-hop. Seria jest jedną z najdroższych w historii Netflixa, a oprócz Baza Luhrmanna w produkcji zaangażowany jest m.in. raper Nas. Swój serial będzie miał też twórca poradnika pozytywnego myślenia i American Hustle, David O'Russell. Pomysł na fabułę owiany jest tajemnicą, ale już wiadomo, że w obsadzie zobaczymy Roberta De Niro i Julianne Moore. Zanim produkcję zobaczymy na małym ekranie, wcześniej, bo 30 września obejrzymy serial w reżyserii Woody'ego Allena, który przyniesie nas do Ameryki lat 60. Paweł Kierzniewski, TOK FM. Gdynia nie tylko dla dorosłych. Podczas wrześniowego festiwalu filmowego odbędzie się wiele wydarzeń skierowanych do młodszych odbiorców. Będzie można zobaczyć Puszę, czyli pierwszy odcinek przygód Bolka i Lolka oraz nagrodzonego Oscarem Piotrusia i Wilka. W Gdyni odbędzie się też polska premiera animowanego filmu Kropla z Zorzy Polarnej Wiesława Zięby. Długi weekend pełen kultury. W sobotę i w niedzielę odbędą się bezpłatne koncerty w siedzibie Symfonii w Warszawie. W ramach letnich koncertów w sobotę usłyszymy m.in. kompozycję Manuela de Falla z baletu Trójgraniasty Kapelusz oraz z opery Krótkie Życie. Z kolei w niedzielę w programie Steve Reich i Anders Koppel. Początek koncertów o 16 przy Grochowskiej 272 w Warszawie. A kolejne informacje na antenie Radio Tok FM o 10.40. Zapraszam. Pogoda. Dużo słońca dziś w Polsce, chmury i przelotny deszcz jedynie na południowym wschodzie kraju i na północnych krańcach Polski. Wciąż raczej chłodno jak na sierpień. 17 stopni w Kielcach, Katowicach i Krakowie, 18 w Lublinie, Gorzowie, Szczecinie, Trójmieście, 19 w Warszawie, Toruniu, Wrocławiu i Łodzi. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie płatne. Ruletka. Ale też loterie. A przede wszystkim automaty do gry. Dla niektórych to rozrywka i zabawa, ale dla wielu źródło osobistych tragedii. Symptomy uzależnienia od hazardu występują u ponad 5% Polaków. Problem najczęściej dotyka młodych mężczyzn mieszkających w małych miejscowościach. Niska świadomość społeczna na temat nałogu oraz stygmatyzacja osób uzależnionych nie pomaga im w zaprzestaniu grania i podjęciu leczenia. Mówi Maja Ruszpel z Fundacji Inspiratornia. Na pytanie, jakiego rodzaju ludzie najłatwiej pani, pana zdaniem ulegają uzależnieniu od hazardu, padają takie odpowiedzi, że są to ryzykanci, szukający wrażeń, przygody, emocji, adrenaliny, liczący na łatwe pieniądze, lenie i obigoki. Ci, którzy mają słaby charakter, słabą psychikę i wolę, a zatem Polacy nie postrzegają uzależnienia od hazardu jako choroby. Co więcej, około 20% osób wskazuje, że to są po prostu ludzie bogaci, którzy mają pieniądze, co pozwala przypuszczać, że tak naprawdę świadomość społeczna na temat uzależnienia od hazardu, czy w ogóle taki stereotyp postrzegania hazardzisty, to jest coś, co jest zbudowane z obrazów znanych z filmów sensacyjnych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o uzależnieniu od hazardu? Telefon zaufania 801-889-880. Szczegóły na www.uzależnieniabehawioralne.pl. Kampania finansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. To było ogłoszenie płatne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, profesor Stanisław Krajewski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest Państwa i moim gościem. No właśnie, Bóg i sprawiedliwy i miłosierny. Jak sprawiedliwość i miłosierdzie może występować razem, o tym dzisiaj rozmawiamy, ale myślę sobie, że Bóg Izraela w ogóle jest taki wielowymiarowy, to znaczy taki trochę dychotomiczny, bo właśnie i sprawiedliwy i miłosierny, i bliski i daleki, tak? Że tam się właśnie składa z takich trochę przeciwności. Tak jest, dokładnie tak jest. Z jednej strony, no właśnie, są przeciwnościami, jest pewne napięcie, ale z drugiej strony przez to jest uniwersalny. Taki, że może zaspokajać różne potrzeby, które pojawiają się. No można tak powiedzieć, jakkolwiek to może jest teologicznie wątpliwe, no bo Bóg nie jest po to, żeby zaspokajać potrzeby. Oczywiście to jest podejście religioznawcze, prawda, że religie powstają, bo ludzie mają jakieś potrzeby, nie, autorytetu, albo opieki, albo czegoś wyższego, albo sensu, albo czegoś i powstają religie. No, wydaje mi się, że ciekawsze jest podejście inne, takie bardziej no, religijne, że no, to jest pewna rzeczywistość, która jakoś taka spoza tego świata, która się jakoś wdarła w nasz świat i jest z nim w dosyć chwiejnej równowadze i nie bardzo pasuje czasami. No i musimy jakoś ją uwzględniać w naszych normalnych zachowaniach. I że to jest ten sens religii, a przynajmniej religii objawiony. Ale oczywiście można powiedzieć, że ta wieloznaczność, czy wielostronność boskich przymiotów, właśnie to, że jest i bliski i bardzo, a jednocześnie tak daleki, że spoza tego świata i że właśnie jest i sprawiedliwy, i miłosierny, że jest uniwersalny i jakoś specjalnie związany z Żydami, z Izraelem, to jest prawda, żydowska religia. To wszystko no, jest trudne do zrozumienia, ale no, jest to wyraz tego, że to właśnie jest jednak coś, co spoza naszego świata przystępuje do nas. To ta rzeczywistość inna. I wtedy, jeśli na to się zgodzimy, no to jest troszkę łatwiej o tym w ten sposób myśleć, że to nie jest coś normalnego. Że w ogóle problematyczne dla ludzi jest taka właśnie próba przełożenia, to o czym pan profesor mówi, nie tego świata na jakieś zasady tego świata, tak? Przy pomocy narzędzi, które mamy, nie wiem, logika wydawałaby się, no ale właśnie to się wszystko rozpada, no bo jak coś może być równocześnie takie i takie, raczej fizyka kwantowa by nam pewnie pomogła. Właśnie, więc tutaj nawet pewne teorie dotyczące materii mają ten problem, ponieważ, jak wiemy, materia jest jednocześnie korpuskularna, czyli taka składająca się z cząsteczek osobnych, jak i falowa, czyli jakby jest falą. I to jest podejście fizyki współczesnej, chociaż nam się wydaje, że to jest sprzeczne jedno z drugim, prawda? Że nie mogą być i cząstką, i falą jednocześnie, ale to jest dokładnie to, co mówi obecna fizyka. I jeśli się nie potrafimy tego zrozumieć, no to znaczy, że czegoś nie rozumiemy albo że wszystko odnosimy do sytuacji, które są znane nam normalne z życia naszego, z naszych zachowań i kontaktu z przedmiotami, z tego zwykłego świata, z którymi normalnie się kontaktujemy. Natomiast już w mikroświecie to wygląda jakoś zupełnie inaczej. Więc nic dziwnego, że w tym innym świecie, poza świecie, to też wygląda inaczej. To nie powinno nas aż tak bardzo dziwić. Ale to są wszystko metafory. Ja powiedział, że podstawowym przesłaniem żydowskiej teologii jest to, że o Bogu się no, mówi różne rzeczy, ale to jest czysta metafora i zawsze. I, no, i zawsze to jest wątpliwe, można to zawsze uzupełnić jakimś innym stwierdzeniem. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, jakie z tego płyną wnioski dla naszych zachowań, dla naszego życia. Jak mamy żyć, jak mamy funkcjonować. I tutaj już nie może być takiej wieloznaczności. Mamy robić to albo nie to, prawda? Zachować się jakoś... Sprawiedliwie albo miłosiernie. No tak, ale znaczy, no, wracając do tego, no tutaj jest tak, że mamy jednak zachować się i sprawiedliwie, i miłosiernie. To znaczy nie możemy rezygnować z żadnego z tych wymiarów, bo jak będziemy tylko sprawiedliwi, to możemy no, nakrzywdzić ludzi. Wiem, że tak jest, prawda? Ktoś, kto jest surowo sprawiedliwy,
i niczym więcej nie jest, to no, może się zachować bardzo niedobrze wobec innych, niby zgodnie z literą prawa. A ktoś, kto jest miłosierny, że wszystko odpuszcza, no też doprowadza do sytuacji, w których no, żadne reguły się nie liczą i można, prawda, pozwolić sobie na wszystko, co jest ewidentnie również niedobre. Więc to rozumiemy. Teraz, jak to można zrobić? No, za każdym razem trzeba wybierać. No, nie ma na to jakiejś uniwersalnej metody. Natomiast to jest wskazówka, że należy jedno z drugim łączyć. I ta terminologia hebrajska trochę też to na to wskazuje. No, chciałbym powiedzieć, to ułatwia, ale nie ułatwia, tylko na to wskazuje. Mianowicie, kiedy mówimy o sprawiedliwości, mamy oczywiście różne słowa. One dotyczą sądu właśnie, czy sądzenia, czy instytucji sądzenia. Kiedy mówimy o miłosierdziu, mamy słowa, które, takie jak rachamim, które się wywodzą z rdzenia mówiącego o rechem to jest łono, tak jak łono matki. Prawda? Czyli miłosierdzie to jest coś takiego, taka postawa, jaką ma matka wobec swojego dziecka. I są różne inne słowa również, ale jest termin, który jest nawet znany po polsku, który nawet dla wszelkich interpretacji najbardziej łączy oba te aspekty. To jest termin cedek. Cedek to jest tak jak cadyk, prawda, się mówi. Cadyk. Kazydzi mają cadyka, czyli takiego prawego przywódcę. Tłumaczy się jako prawy, sprawiedliwy. To są te polskie tłumaczenia. Natomiast no, ten samo to słowo to właśnie ma wskazywać, jak mówią interpretacje ludzi, którzy próbują to wyjaśnić, na to, że się właśnie łączy oba aspekty. Czy to jest sprawiedliwość zmitygowana przez współczucie, czy miłosierdzie właśnie. A zarazem, prawda, jest to miłosierdzie, które jednak nie jest pozbawione tego aspektu sprawiedliwości. Czyli jest to jedno i drugie naraz, a my mamy jakoś próbować to stosować w naszym życiu i to za każdym razem trzeba w konkretnej sytuacji decydować, na czym to ma polegać. Jest chyba jeszcze jedno słowo, które zresztą w polskim języku znaczy zupełnie coś innego, chociaż pewnie jakbyśmy to mieli przełożyć, proszę mnie skorygować, oznaczałoby to, nie wiem, osąd Tory, prawo Tory, din Toire. No tak, to jest zupełnie co innego. Din Toire to oczywiście jest dosłownie sąd Tory. I to po polsku poprzez tę gwarę złodziejską, czy jakąś taką gwarę półświadka, to nabrało zupełnie innego znaczenia, jako rodzaj takiej zemsty, prawda, w jakiejś... Krwawej porachunki. Porachunki w środowisku kryminalistów. No to więc to jest oczywiście zupełnie znaczenie, które jest zupełnie odwrotne od pierwotnego. No nie wiem, pewnie był jakiś proces, prawda, takiego używania tego w sposób, w cudzysłowie, że tak powiem, w sposób ironiczny i potem to się oderwało i zmieniło znaczenie. Więc to jest jeden z takich przykładów, prawda, no nie jedyny zmiany znaczenia. Ale ogólnie to oczywiście oznacza sąd Tory, czyli stosowanie zasad sprawiedliwości, zasad prawa religijnego. Ale ci, którzy je stosują, mają wykazywać postawę miłosierną, bo inaczej to będzie nie w porządku. Dzień składa się z 12 godzin. Przez pierwsze 3 święty, niech będzie błogosławiony, zajmuje się Torą. Przez następne 3 sądzi cały świat, a gdy widzi, że świat już jest tak winny, że należy się mu zniszczenie, przenosi się z tronu sprawiedliwości na tron miłosierdzia. Przez 3 ćwiartkę dnia karmi cały świat od rogatego byka do robaczka, a przez 4 ćwiartkę zabawia się z Lewiatanem. To jest piękna opowieść z Talmudu. No, pod wieloma względami ona jest oczywiście ciekawa i właściwie urocza, prawda, bo to, że Bóg zajmuje się Torą, to świadczy o tym, jak bardzo ważna jest Tora. To, że sądzi świat, no, pokazuje, jak ważne jest dla Boga to, co się dzieje w świecie, w ogóle w świecie, no, a zwłaszcza wśród ludzi. To, że karmi cały świat, no to jest oczywiście, no, wskazuje, jak bardzo ważna jest troska o ten świat, którą Bóg wykazuje, a my mamy ją naśladować, więc też powinniśmy się troszczyć o ten świat, aż do robaczka. Natomiast to, że się zabawia z Lewiatanem przez 4 ćwiartkę dnia, jest to oczywiście najbardziej
dziwne i takie umykające zrozumieniu. Lewiatan to jest taki morski potwór, który mityczny w gruncie rzeczy, no, którego pokonanie ma, nas, ma być zwiastunem czasów ostatecznych. Czy ma się zda, jakaś taka ostateczna walka wszechświatowa ma się odbyć, ten potwór Lewiatan zostanie pokonany i stanie się jego mięso udziałem sprawiedliwych. To jest taki obraz zasadniczy. To, że Bóg się bawi z Lewiatanem, świadczy o tym, że prawda, nawet te potężne i jakby złe moce tego świata są jakoś w jakiejś relacji wobec Boga, co jest no, być może jakimś wyrazem przeciwstawienia się, prawda, ideom dualistycznym, to znaczy, że jest dobry Bóg i zły Bóg, prawda, że tutaj no, tak nie jest, że to jest mnóstwo zła na świecie, ale to nie jest jakby osobny Bóg, z którym ten dobry Bóg może mógłby walczyć, to tak nie jest. Natomiast główną rzeczą jest ten obraz przesiadania się z tronu na tron. To jest jeszcze, to jest oprócz tych rzeczy, o których mówiłem, czyli że są różne imiona, że to jest tak jak rodzic wobec dziecka, to jest właściwie bardzo dobry i łatwy chyba, łatwy do wyobrażenia obraz tego, o co chodzi z tymi aspektami, że mianowicie jeden człowiek, prawda, zwykły człowiek, czy ludzki król, a co dopiero, prawda, król świata, może albo siedzieć na tronie sprawiedliwości, albo na tronie miłosierdzia. I no, jest tak, że kiedy widzi, że z tronu sprawiedliwości no, musiałby no, takie wydać zarządzenia, czy takie wyroki, które by właściwie ten świat musiały pogrążyć, to wtedy przesiada się na tron miłosierdzia. I myślę, że my wszyscy moglibyśmy też tak robić. I to zabawianie się z Lewiatanem też chyba świadczy o poczuciu humoru autorów. Bo to... Niewątpliwie. Dużo jest takich lekkich, czy właśnie dowcipnych sformułowań w Talmudzie, no ale się da zrozumieć tylko znając dogłębnie tradycje. No, to jest zupełnie osobna sprawa. Ja nie mówię, że ja znam dogłębnie tradycje, ale no, na tyle to wiem, żeby tak powiedzieć. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje już za kilka minut. O godzinie 10.40 profesor Stanisław Krajewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, jest Państwa i moim gościem w najnowszym wydaniu Więzi. Bardzo interesujący tekst, o którym dzisiaj rozmawiamy, autorstwa profesora Stanisława Krajewskiego, i Sprawiedliwość i Miłosierdzie. Jeżeli czytają Państwo Więź, no to na pewno już Państwo zajrzeli, a jeżeli nie czytają Państwo, no to myślę, że to jest świetna okazja, żeby sięgnąć po Więź, po ten tekst, ale także po inne teksty. Informacje o godzinie 10.40. Po informacjach wracamy do programu Owczarek. Owczarek. Reklama. Saturn radzi, myśl technologicznie. Tylko teraz do telewizorów dodajemy soundbary. Kup na przykład telewizor 55 cali LG Ultra HD Smart za 3999 zł i odbierz soundbar. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet ściągnąć brzuchu. Nie dopinam spodu. Z tymi butami nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Medalowe ceny w Lidlu. I zatańczył nasz kulomiot jak baletnica i pchnął tę kulę, jakby nic nie ważyła. Jakby to był melon za 2,99. Co ja mówię melon? Jakby to była nektarynka po 3,79. Jakby to była dla niego pestka. I jakby komentował to dla Państwa Tomasz Zimoch. Już teraz w Lidlu. Melon miodowy jedynie 2,99 za kilogram. A soczyste nektarynki tylko 3,79 za kilogramowe opakowanie. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kiedy na hemoroidy dostałam tabletki Procto Hemolan Control, byłam zdziwiona. Tabletki na hemoroidy? Tak, bo musiałam wzmacniać żyły od wewnątrz, by hemoroidy nie nawracały. Tabletki doustne Procto Hemolan Control wzmacniają naczynia żylne oraz zwalczają stany zapalne. Procto Hemolan Control. Tabletki Diosmina. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. No rzuć! Na stacjach Shell dorzuciliśmy frisbee do zakupu 3 jednolitrowych Pepsi za 10 zł. Shell, serdecznie witamy.
Promocja trwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania nagród. Szczegóły oraz lista stacji objętych promocją dostępne na shell.pl. ProLiwer zawiera cenione składniki wspierające wątrobę, a do tego bonus. ProLiwer wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Wątroba i cholesterol. Suplement diety ProLiwer to prawdziwa kumulacja korzyści. Nowe cztery kąty już w sprzedaży. Wygodne i ciekawie urządzone kuchnie z wyspą. Kawalerka z pomysłowym aneksem sypialnym. Urządzamy kącik dla ucznia dopasowany do osobowości dziecka. Urodzinowy konkurs trwa. Weź udział i zgarnij super nagrodę. Cztery kąty do kupienia również z poradnikiem, balkony i tarasy. Nie przegap! Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Minęła 10.41. Anna Draganek. Dzień dobry. Trybunał Konstytucyjny za niespełna 20 minut ma ogłosić wyrok w sprawie konstytucyjności nowej ustawy autorstwa PiS-u o jego działalności. Przepisy zaskarżyli posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u, a także Rzecznik Praw Obywatelskich. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości ustawa jest odpowiedzią na kryzys, jaki od wielu miesięcy trwa wokół Trybunału. Zdaniem opozycji tryb pracy nad ustawą naruszył procedury legislacyjne, a część jej zapisów jest niekonstytucyjna i nie uwzględnia zaleceń Komisji Weneckiej. Wyrok Trybunału będziemy dla Państwa transmitować na antenie Tok FM, a także na naszym profilu na Twitterze i na stronie tokfm.pl. Początek o 11. Tomasz Rabski, były szef kancelarii premiera za czasów Donalda Tuska, nie przyznał się do zarzutów w sprawie niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Rabski, który dziś pojawił się w warszawskim sądzie, zapewnił, że jest niewinny. Zapowiedział, że złożył oświadczenie i nie będzie odpowiadał na pytania. Tomasz Rabski jest jedną z 5 osób oskarżonych w trybie prywatnym przez rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej. Ponad 3000 hektarów zarośli od wczoraj spłonęło w gwałtownych pożarach w okolicach Marsylii na południu Francji. 3 osoby zostały ranne, pożary nie zostały jeszcze ugaszone i mogą zagrażać miastu. Akcję utrudnia silny wiatr i panująca w tym rejonie susza. Kolejne informacje to KFM o 11. Pogoda. Dziś w całym kraju chmury naprzemian ze słońcem. Nad morzem, na wschodzie, w Małopolsce, a także na Górnym Śląsku może popadać deszcz. Najpogodniej i bez deszczu dziś w centralnej Polsce. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni w Zakopanem, 17 w Krakowie i Rzeszowie, przez 18 w Trójmieście, do maksymalnie 19 w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Off Czarek. Profesor Stanisław Krajewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest Państwa i moim gościem w najnowszej więzi. Artykuł pana profesora zatytułowany I Sprawiedliwość i Miłosierdzie. Polecam ten tekst, bardzo ciekawy, choć niełatwy. Znaczy łatwy, bo pan profesor bardzo to przystępnie pisze, no ale trzeba jednak trochę zastanowić się, usiąść, zatrzymać, przemyśleć, sięgnąć po źródła, przewertować różne pisma i dopiero wtedy dojść do różnych wniosków. No bardzo dziękuję za tak niesłychanie pochlebną opinię. Nie często się zdarza słyszeć takie pochwały. No bo panie profesorze, bo pan tak rzadko wpada, powinien pan częściej wpadać do Radia Tok FM. Przyjemność. Obiecuję, że uczynimy z tego jakiś zwyczaj, że pan profesor tylko znajdzie czas. Będzie mi bardzo miło. No, można mówić o różnych rzeczach i o różnych sprawach. No niedawno, prawda? Papież Franciszek był w Polsce. Właśnie. Więc wydawało mi się bardzo ciekawą rzeczą, że pierwszego dnia on powiedział coś, czego normalnie nie słyszymy od ludzi Kościoła, jak w każdym razie w Polsce. Mianowicie to, że należy poprzez swoje zachowanie świadczyć o wartościach humanistycznych i chrześcijańskich. On użył takiego sformułowania. Zwykle ludzie Kościoła mówią chrześcijański i uważają, że wszystko co dobre już się tam zawiera. A on wyraźnie powiedział to w taki sposób, żeby no po pierwsze włączyć ludzi, którzy nie są chrześcijanami w
obręb swojego myślenia i tego, że mogą równie dobrze działać, prawda, na rzecz wartości. Ale po drugie, być może wskazywał na to, że są wartości, które są bardzo cenne, które nie są chrześcijańskie tak po prostu. I to mi się wydaje, on tego nie rozwinął, więc może to było tylko powiedziane tak en passant i nie jest aż tak ważne dla niego, ale wydaje mi się to bardzo ciekawą wskazówką, którą oby ktoś podchwycił. No mam nadzieję, że teraz przez to, że pan profesor to podkreśla i o tym mówi, to teraz już nie można przejść obojętnie, tylko właśnie teraz wspomina pan profesor w poprzednich częściach naszej rozmowy o tym piśmie, które żyje, dlatego że ono jest ciągle komentowane, interpretowane i reinterpretowane w tradycji żydowskiej, chrześcijańskiej, czy może w rzymskokatolickiej tradycji, to działa trochę inaczej. To jest tak, że są osoby, którym wydaje się, że mają monopol właśnie na interpretację i teraz interpretują słowa tak, jak im to jest potrzebne. Tylko, że często to bywa dla celów chyba politycznych bardziej niż religijnych. No, oczywiście w żydowskim świecie jest tak samo. No, ludzie to interpretują często dla swoich celów politycznych, albo religijnych, albo jeszcze jakichś innych, partykularnych. I także to jest niebezpieczeństwo, od którego się nie da uciec. Natomiast ten tekst żyje, o ile próbujemy, mówię o tekście Tory, czyli Biblii, Pięcioksięgu Mojżesza i w ogóle całej Biblii hebrajskiej i o narosłych na nim, prawda, tekstach, komentarzach i rozważaniach. I one żyją, jeśli się je czyta nie po prostu jako literaturę dawną albo jako wyraz tego, o czym kiedyś ktoś myślał, ale jako mówienie o sprawach, które nas teraz dotyczą. Miałem taką myśl przed chwilą, mi wpadło do głowy, panie profesorze. Zastanawiam się, co pan to powie, że polski kościół rzymskokatolicki idzie w kierunku religii żydowskiej. Już mówię, co mam na myśli. Bo do tej pory w rzymskim katolicyzmie był taki pomysł, że jest jedna centralna figura, która mówi i potem to wszystko spływa i wszyscy biskupi mówią, tak mówi papież, więc w ogóle idziemy w tym kierunku. A polski kościół idzie tak trochę w kierunku właśnie myśli żydowskiej, że jest jeden rabin, który mówi tak, inny mówi tak, a trzeci mówi tak. I to wszystko teraz tworzy taki ciekawy konglomerat różnych myśli i opinii i tradycji, których religijny Żyd może się przejrzeć, tak? I teraz mamy biskupa takiego, który mówi, papież, ja tu mam własny pomysł na życie. Jest inny, który mówi, nie, tam w ogóle, jacy uchodźcy, to islam jest zagrożeniem. Inny mówi, przyjmujmy. I się robi taki trochę bardzo rabiniczny, powiedziałbym. No, można to tak nazwać, chociaż to jest, ja rozumiem, tylko na potrzeby tej rozmowy, bo równie dobrze można powiedzieć, że to jest tak, jak są różne kościoły chrześcijańskie, prawda, poza katolickim, w nich też są różne opinie o tych sprawach, które na przykład w kościele katolickim w zasadzie opinia jest jednolita, na przykład jeśli chodzi o aborcję, czy kapłaństwo kobiet i tak dalej. Jak wiemy, to można również na chrześcijaństwa inaczej ujmować. Także to, że są różne opinie, to nie jest nic dziwnego. Zresztą w kościele katolickim też zawsze były różne opinie. Czy to jest dobrze, czy źle? Ogólnie to jest dobrze. Natomiast są takie osoby jak papież Franciszek, które jednak wnoszą coś innego niż po prostu opinii, jakąś jedną z opinii, jedną z wielu opinii. On wnosi pewną postawę, którą przecież ludzie czują i dlatego te setki tysięcy się zbierają, żeby go słuchać, żeby jakoś coś od niego czerpać. I to jest postawa właśnie bardzo głęboko miłosierna, bym powiedział, bo postawa otwarta na ludzi, na wszystkich ludzi. Czyli wartości humanistyczne, czyli to jest tak trochę podkreślenie, że jeden kościół nie ma monopolu. Tak? To jest takie powiedzenie, że właściwie te wartości, które są cenne, one gdzieś tam są pomimo różnych ścieżek. Tak, że być może nie jest tak, że w jednej instytucji można pomieścić całe dobro. No tak to można rozumieć. Jeśli tak to zrozumieć, to mi się wydaje, to jest bardzo cenne i ma daleko idące konsekwencje, jeśli chodzi o relacje międzyreligijne. Ponieważ ta otwartość czy akceptacja innych religii jest możliwa tylko wtedy, jeśli się uzna, że sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Macieja nie tylko, że wartości mogą być w innych religiach, bo to w zasadzie wszyscy uznają.
ale że no, nie jest tak, że w mojej religii wszystkie najważniejsze wartości są w pełni obecne. Że są inne religie, czy inne jakieś tradycje, w których być może pewne wartości są obecne bardziej, albo lepiej, czy jakoś ważniej. I że dopiero przez to, że są różne, no, to stwarza się wyższa jakość, prawda, taka, że jest lepiej na świecie. Czyli jednym słowem, że wielość religii jest w pewnym sensie no, zgodna z tym, co powinno być, a nie jest to jakiś przypadek wynikający z tego, że ludzie są głupi, czy skłóceni, czy mają różne potrzeby. No to jest bardzo radykalna już interpretacja, ale ona się pojawia w myśleniu różnych ludzi, którzy myślą o różnych religiach. No również wśród Żydów. Może dla żydowskiego punktu widzenia to jest trochę łatwiejsze, ponieważ w zasadzie żydowska teologia nigdy nie zakładała, że wszyscy powinni być Żydami, prawda? Jasne jest, że jest dużo ludzi, że taką większość ludzi to nie są Żydzi, że to że jakby nic z tym nie jest złego, że Żydzi mają szczególne obowiązki, szczególną rolę i szczególną funkcję, ale że wszyscy ludzie są równie wartościowi. I o tym ostatnio zresztą bardzo ciekawie w odniesieniu wprost do chrześcijaństwa napisała grupa rabinów ortodoksyjnych, tak to oświadczy, ponieważ były przedtem inne oświadczenia różnych rabinów i nie tylko rabinów żydowskich myślicieli, ale właśnie kilka miesięcy temu, w grudniu 2015 roku się pojawiło oświadczenie rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa, to się nazywa tak: czynić wolę naszego Ojca w niebie ku partnerstwu Żydów i chrześcijan. I tam jest powiedziane między innymi, że no, rzeczywiście się dużo zmieniło i że chrześcijanie wyciągnęli rękę i my ją chcemy przyjąć, ale i powiedziane jest potem wprost, się cytuje też pewne dawniejsze średniowieczne autorytety, że mianowicie cytuję: chrześcijaństwo nie jest wynikiem przypadku ani błędu, ale jest rezultatem woli Bożej i darem dla narodów. Więc to jest bardzo mocne stwierdzenie. Oczywiście nie wszyscy Żydzi się z tym zgadzają, a w świecie ortodoksyjnym bardzo wielu Żydów by się z tym zupełnie nie zgodziło, ale to, że takie teksty powstają, takie oświadczenia powstają, świadczy o nowych czasach i świadczy o tym, że no posuwamy się z trudem, ale jednak w tym kierunku wzajemnej otwartości i wzajemnego szacunku. I papież Franciszek bardzo dobrze, moim zdaniem, to wyraża i nawet w pewnym sensie obecnie symbolizuje. No właśnie, to fascynujące jest, co pan mówi, szczególnie to oświadczenie jest interesujące, bo właśnie w oświadczeniach, szczególnie tam, gdzie jest to napięcie, to cała sztuka jest do Boże słów. Tak, żeby wiele powiedzieć, używając do tego takich słów, żeby no właśnie nikogo nie urazić, ale też i te najbardziej ekstremalne przestrzenie nie poczuły się, tylko żeby można było znaleźć jak najwięcej przestrzeni do współpracy. To było bardzo pięknie ujęte. To było pięknie ujęte, ja tak uważam. Oczywiście natomiast no, bardzo wielu ludzi w świecie żydowskim temu przeciwstawiłoby, a bardzo wiele osób w świecie chrześcijańskim no, uzna, że to jest tylko takie mówienie, ale nie wyraża prawdziwej postawy. Ja myślę, że jedni z drudzy krytycy się mylą. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ja profesor Stanisław Krajewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, był państwa i moim gościem w najnowszej więzi. Bardzo interesujący artykuł pana profesora zatytułowany I Sprawiedliwość, i Miłosierdzie. Dziękuję, panie profesorze. Informacje Radia Tok FM już za kilka minut o godzinie 11. Będzie to miał. Może się wydarzyć wiele rzeczy, które spowodują, że ten kurs po prostu będzie.
FM. Krzysztof Woźniak, dzień dobry. Nie wszyscy z różnych powodów mają możliwość zamówienia przejazdu przez internet. Te osoby, które chcą sprawdzić, jaka taksówka jeździ w ich mieście, mogą skorzystać ze Złap Taxi albo Taxi Finder. Aplikacje nie różnią się od siebie znacząco. W obydwu jest bardzo dużo miast, w których bazy danych firm aplikacje posiadają. Długo by wymieniać. Dzięki aplikacjom mamy podgląd na nazwy korporacji, opłatę początkową oraz cenę za kilometr. Dowiemy się również, czy w danej korporacji możemy płacić kartą. W Taxi Finder dodatkowo są informacje o przewozie dzieci, osób z niepełnosprawnościami albo czy taksówkarz dowiezie nam zakupy. W obydwu przypadkach z pozycji aplikacji zadzwonimy po taksówkę, a Złap Taxi oferuje możliwość zamówienia online, ale tylko niektórych korporacji. Złap Taxi oferuje również możliwość wyceny przejazdu po wpisaniu początku i końca trasy. Taxi Finder z kolei daje możliwość ocenienia i napisania opinii o przejeździe. Różnicą jest konieczność połączenia z internetem. Otóż do korzystania ze Złap Taxi nie jest wymagane, a z Taxi Findera już tak. Sporo korporacji oferuje swoje aplikacje mobilne. Jeśli mamy ulubionego przewoźnika, warto odwiedzić jego stronę internetową. Pozdrawiam. Poradnik TOK FM. Kancelaria Prezydenta. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Salon Radia TOK FM. Od poniedziałku do piątku po 20. Czwartek. Joanna Solska, teraz Solska, zapraszam każdy czwartek po 20. Salon Radia TOK FM. Reklama. Saturn radzi, myśl technologicznie. Tylko teraz do telewizorów dodajemy soundbary. Kup na przykład telewizor 55 cali LG Ultra HD Smart za 3999 zł i odbierz soundbar. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Przesadziłem. Z tą kalkówką wezmę coś na krawienie. Lepiej weź tabletki do ssania Medigestan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigestan? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. A Medigestan trafia do żołądka już rozpuszczony. Dokładnie. Stosując suplement diety Medigestan, pobudzasz pracę ślinianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim mięta sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica, nawet już ją czuję. Medigestan. Szybki sposób na trawienie. Już jest. Nowy, ładny dom. Temat numeru. Sposoby na pozbycie się ścieków i śmieci. Ponadto budowa cichego domu. Metamorfozy starych kuchni. Oraz 10 najważniejszych zasad ocieplania ścian. Ładny dom. Już w kioskach. Nie przegap. Moja mama zawsze była pełna energii. Bardzo nas zmartwiło, kiedy straciła apetyt i opadła z sił. Kupiliśmy jej w aptece Appetizer Senior. Pyszny syrop wspomagający apetyt. Mama znów je ze smakiem. Appetizer Senior. Suplement diety na problemy z apetytem u osób starszych. Wypożyczkę w Eurobanku polubi każdy, kto lubi planować. Dlaczego? Bo kiedy bierzesz wypożyczkę, nie tylko z góry wiesz, ile zapłacisz, ale wiesz też, że kiedy zbliża się większy wydatek, na przykład szkolna wyprawka, to możesz zaplanować przerwę od raty z gwarancją, że nie zapłacisz za to ani złotówki więcej. Weź wypożyczkę, a jak zaplanujesz dodatkowe wydatki, weź urlop od raty. Eurobank na co dzień. Wypożyczka dostępna od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy. Przerwa od raty możliwa po spłacie pierwszej raty raz na 12 miesięcy pod warunkiem terminowej spłaty zobowiązań kredytowych. Akcja trwa do 30 września 2016 roku. Szczegóły opłaty i prowizje regulamin akcji dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Doktor Michał Lewiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego preparatu magnezowego. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Suplement diety Neomag Cardio. Taki powinien być magnez. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Teraz MediaMarkt. Kupując 49-calowy telewizor Ultra HD Smart TV marki LG za 2599 zł otrzymasz 5 kart po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czy to się
Informacje TOK FM. Minęła 11:00, Anna Draganek, zapraszam. Lada chwila Trybunał Konstytucyjny zacznie ogłaszać wyrok w sprawie nowej ustawy o jego działalności autorstwa PiSu. Przyjęte w lipcu przepisy zaskarżyli posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u, a także Rzecznik Praw Obywatelskich. Sędziowie ogłoszą, czy nowe zapisy są zgodne z Konstytucją. W Trybunale Konstytucyjnym jest reporter TOK FM Roch Kowalski. Rochu, czy przedstawiciele władz pojawili się na sali? Nie, na sali nie ma ani reprezentanta Sejmu, ani kancelarii premiera, ani prokuratora generalnego, którzy zgodnie z przepisami są uczestnikami postępowania. Na sali są przede wszystkim wnioskodawcy, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej oraz reprezentant Rzecznika Praw Obywatelskich. Zainteresowanie wyrokiem jest olbrzymie. Biuro Trybunału wydało wszystkie możliwe przepustki. Są studenci, przedstawiciele środowiska prawniczego i oczywiście dziennikarze. Z kolei przed siedzibą Trybunału trwa protest Komitetu Obrony Demokracji. Kilkaset osób manifestuje swój sprzeciw wobec działań Prawa i Sprawiedliwości i poparcie dla sędziów i prezesa Rzeplińskiego. Tyle, reporter TOK FM Roch Kowalski. Wyrok Trybunału w tej sprawie będziemy dla Państwa transmitować na antenie TOK FM, a także na naszym profilu na Twitterze i na stronie tokfm.pl. Nie organizowałem wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu, ani żadnej innej, mówił w Sądzie Okręgowym w Warszawie Tomasz Arabski, oskarżony przez część rodzin ofiar katastrofy o niedopełnienie obowiązków. Były szef kancelarii premiera za czasów Donalda Tuska nie przyznał się do winy, zaś w wyjaśnieniach podkreślił, że organizatorem lotu była kancelaria prezydenta. Dodał też, że nie leżało w jego kompetencjach sprawdzenie lotniska w Smoleńsku. Tomasz Pęska. Były szef kancelarii premiera Donalda Tuska pojawił się w sądzie w Warszawie, odmówił odpowiedzi na pytania i złożył wyjaśnienie. Stwierdził, że nie organizował w żaden sposób wizyty Lecha Kaczyńskiego w Katyniu, ani nie miał na nią wpływu. Nigdy też nie był organizowany wspólny wyjazd Kaczyńskiego i Tuska, dlatego nie mógł rozdzielić wizyt, co jest mu zarzucane. Po wyjściu z sali sądowej Arabski powiedział, że jest obiektem nagonki. Znaczy, ja bym apelował, żeby z tak tragicznych zdarzeń jak katastrofa w kwietniu 2010 roku nie robić spraw politycznych, ale być może tak się czasem dzieje. Arabski podkreślił, że prokuratura wcześniej umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska. Jego skazania chcą prywatnie rodziny części ofiar katastrofy, m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermana. Tomasz Fęskę, TOK FM. Ekologiczna i ekonomiczna katastrofa, tak ekolodzy oceniają plany regulacji polskich rzek. Apelują do Banku Światowego, by wycofał się z ufinansowania rządowych planów usławniania Odry i Wisły. Jakub Medek. Rząd chce, by Wisła od Gdańska do Warszawy i Odra od Szczecina do Wrocławia były drogami wodnymi. Jak mówi Radosław Gawlik ze Stowarzyszenia Ekounia, najpierw jednak należałoby je uregulować. Uregulować tak, że nasi przyrodnicy oceniają, że właściwie grozi dewastacją 8 obszarów Natura 2000, kilkudziesięciu gatunków i siedlisk. Zdaniem Gawlika, który jest jednym z sygnatariuszy apelu podpisanego przez 60 organizacji, naukowców i samorządowców, taka regulacja byłaby niezwykle kosztowna. Musimy wydać olbrzymie ilości energii na prace ziemne, na maszyny, które tam wprowadzimy, na pogłębianie. Ta energia, która będzie wyemitowana, nie zwróci się nawet przez 200 lat. Rząd całe przedsięwzięcie wycenia na blisko 80 miliardów złotych. Jego pierwszy etap dotyczący Odry i Dolnej Wisły ma kosztować ponad miliard dolarów. Część pieniędzy na ten cel chce pożyczyć Polsce Bank Światowy. Dlatego to między innymi do niego skierowany jest apel ekologów. Jakub Medek, TOK FM. I na koniec tego wydania informacji TOK FM jeszcze Polska, która utrzymała swoją pozycję w rankingu FIFA. Nasza reprezentacja jest 16. Na czele bez zmian prowadzi Argentyna przed Belgią i Kolumbią. Pogoda. Dziś w całym kraju chmury na przemian ze słońcem. Nad morzem na wschodzie, w Małopolsce i na Górnym Śląsku może popadać deszcz. Najpogodniej bez deszczu będzie w centralnej Polsce. Na termometrach zobaczymy na ogół od 12 stopni w Zakopanem przez 18 w Trójmieście do 19 w Warszawie i Poznaniu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Specjalne wydanie programu w Radiu TOK FM. Agata Kowalska mówi Państwu dzień dobry. Spędzę z Państwem najbliższy czas. Ile? To do końca nie wiadomo. Wszystko zależy od Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie rozpoczęło się odczytywanie wyroku w sprawie wniosków o zbadanie konstytucyjności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Tym razem nie będzie rozprawy, a wyłącznie publiczne ogłoszenie wyroku. Właśnie sędziowie weszli na salę rozpraw. Sędzia Rzepliński, czyli prezes Trybunału, jest przewodniczącym składu sędziowskiego i jak tylko będziemy wiedzieć, jaki jest wyrok,
to oczywiście, czy też rozpocznie się odczytywanie samego wyroku, to natychmiast przeniesiemy się do Trybunału. A tymczasem witam w naszym studiu gościa. Jest z nami dr Piotr Semeniuk z Polityki Insight. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To może najpierw powiedzmy, czy kolejny wyrok Trybunału w sprawach konstytucyjnych, szeroko mówiąc, a konkretnie w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jest jakkolwiek ważny. Innymi słowy, czy ten dzień przyniesie coś, czego byśmy już nie wiedzieli? Na tym polega cały spór, który toczy się od kilku miesięcy, że rząd nie uznaje tego, co robi Trybunał, a Trybunał dalej robi to, co robi. W dużym skrócie, tak? No więc jakikolwiek wyrok by nie zapadł, a na pewno on częściowo przynajmniej uchyli tę ustawę, która teraz jest przedmiotem orzekania, to zapewne przede wszystkim rząd, kancelaria premiera będzie kwestionowała legalność tego wyroku, przywołując już te same argumenty, które słyszeliśmy na początku tego roku, i nie opublikuje wyroku. Mówi pan, że właściwie moglibyśmy powtórzyć komentarze z 9 marca i dni następnych, kiedy to po wyroku Trybunału rząd właśnie odmówił publikacji, stwierdził, że jest to opinia kilku sędziów. I czy właściwie my możemy, za chwilę powtórzymy tę historię? Argumenty są podobne i też jakby historia stan faktycznie jest podobny. Po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość uchwala ustawę o Trybunale, po raz kolejny Trybunał zapewne się z tą ustawą w całości lub w części nie zgodzi. No i argumenty Prawa i Sprawiedliwości również będą te same, czyli tak jak już zasugerował prezes Kaczyński we wczorajszym wywiadzie, rozumiem. W czasie miesięcznicy smoleńskiej Jarosław Kaczyński powiedział, że to dzisiejsze posiedzenie jest nielegalne i że jego efekt to nie będzie żaden wyrok, tylko po prostu pewien akt, który nie ma znaczenia. A jakie są argumenty Prawa i Sprawiedliwości? Odtwórzmy je choćby krótko. No ten podstawowy argument jakby odwołuje się jeszcze do tej starszej ustawy z grudnia 2015, czyli prezes Kaczyński mówi, że ponieważ Trybunał uchylił tamtą ustawę nielegalnie, a dlaczego uchylił nielegalnie, to słyszeliśmy już kilka miesięcy temu, bo on jakby nie procedował w oparciu o tamtą ustawę, to wszystko, co Trybunał robi w dalszej kolejności, również jest nielegalne, ponieważ powinien procedować w oparciu o tę ustawę, którą uchylił rzekomo nielegalnie. A Trybunał dzisiaj proceduje w oparciu o ustawę z czerwca 2015 roku, czyli jeszcze tę ustawę uchwalam przez Platformę Obywatelską. Więc jakby to, co robił już Trybunał, jest... Szanując własny wyrok. A ja tymczasem powiem Państwu, co się dzieje w Trybunale. Sędzia Rzepliński odczytuje wnioski, które zostały złożone do Trybunału. Mówię wnioski, ponieważ mimo, że to jest młodziutka ustawa z 22 lipca, właściwie nie weszła w życie, tylko została opublikowana kilka dni temu, to wnioski aż 3 zostały złożone. Wniosek grupy posłów Nowoczesnej, wniosek grupy posłów Platformy Obywatelskiej, złożył również wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich. Te wszystkie 3 wnioski są, można powiedzieć, bardzo obszerne, bo z pół ustawy każdy z wnioskodawców kwestionuje, więc chwilę będzie trwało, gdy pan prezes Rzepliński odczyta te wszystkie artykuły. I jak tylko wypowie magiczne słowo Trybunał orzeka, to przeniesiemy się do Trybunału i posłuchamy, co się właściwie wydarzyło, bo już się wydarzyło. Właściwie Trybunał już zna swój wyrok, prawda? Tym razem, jak już podkreślałam, nie ma rozprawy, ponieważ odbyło się posiedzenie niejawne. Co do takiego? Posiedzenie niejawne to jest po prostu tryb decydowania o ustawie czy akcie prawnym, jakby z pominięciem tej całej procedury, gdzie się zaprasza wnioskodawcy, zadają pytania, sędziowie się po prostu spotykają i jakby w tajny sposób głosują nad rozstrzygnięciem. Najpierw się naradzają, potem głosują, mogą być jakieś głosy odrębne. My się spodziewamy zapewne 4 głosów odrębnych z 12-osobowego składu. No właśnie nie, chyba jeden tylko będzie, ponieważ w tym składzie, który dzisiaj miał posiedzenie, a teraz będzie wyrokował, jest z tych sędziów, którzy korzystają ze zdania odrębnego, jest tylko sędzia Pszczółkowski, więc chyba tylko on złoży zdanie odrębne. Ja przypomnę Państwu, że sędzia Pszczółkowski jest tutaj konsekwentny od początku swojej kariery w Trybunale, składa wnioski ze względu na uznawanie, że Trybunał powinien szanować podważone przez samego siebie ustawy. I chyba to się wydarzy dzisiaj. Aha, wiemy na pewno, ponieważ sędzia Pszczółkowski już złożył zdanie odrębne wobec samego postanowienia o dzisiejszym posiedzeniu, czyli tu pewnie będzie konsekwentny. Ale zupełnie w teorii mógłby jakby się przyłączyć do wyroku, tak? Bo on może jakby kwestionować tryb procedowania, ale zgodzić się z meritum rozstrzygnięcia, co zapewne chyba nie nastąpi, tak? Pewnie nie. A tamci rzeczywiście, skoro tamci nie uczestniczą, bo mówi pani o tych 3 pozostałych sędziach wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość, no to oni rzeczywiście już jakby zrzekli się prawa wyrokowania, czyli być może zdanie odrębne złoży Pszczółkowski. Skład jest 10-osobowy. Przypomnę Państwu, że co najmniej 9 sędziów
sędziów powinno w składzie pełnym zasiadać. Jest 10. Taka decyzja była prezesa Rzeplińskiego. Pod samym Trybunałem trwa demonstracja KOD-u, który w ten sposób chce wskazać swoje poparcie dla Trybunału i sprzeciw wobec prób paraliżu Trybunału, ale właściwie ten paraliż się nie udaje, bo Trybunał działa, choćby możemy to obserwować dzisiaj. No on działa, bo jest administrowany przez prezesa Rzeplińskiego, tak? No i w tym sensie to jest po prostu centralny organ administracji rządowej. Trybunał jako organ administracyjny to też jest koncept, który musi istnieć, bo to jest normalna instytucja, która ma budżet, którą trzeba zarządzać. No i prezes Rzepliński pełni funkcję szefa tej instytucji, więc no, tak długo jak on stoi na czele i ma określony budżet, który mu oczywiście stara się ścinać, ale jednak jakby Sejm nie był na tyle bezczelny, żeby mu całkowicie zabrać ten budżet, no to Trybunał działa. Finanse to jedno, ale też niektórzy mówią, że to sztuczki prawne, choćby to dzisiejsze posiedzenie. Trybunał zdecydował o posiedzeniu niejawnym, bo gdyby miała być rozprawa, to by właściwie utrudniło sprawę. Może to by bardziej rozwikłać. Utrudniłoby, ale też pewno by się dało radę z rozprawą, z tym, że potrzebałoby to dłużej, tak? Bo ja rozumiem, że o to przede wszystkim chodzi Rzeplińskiemu jako prezesowi Trybunału, żeby Trybunał się wypowiedział o tej ustawie jeszcze zanim ona wejdzie w życie. Ponieważ ona zgodnie z jej samą treścią wchodzi w życie za kilka dni. No bo to by jakby dało kolejne argumenty Prawa i Sprawiedliwości, że Trybunał, zakładam, że Rzepliński stanąłby przed podobnym problemem jak kilka miesięcy temu, że ustawa już by weszła w życie, a on musiałby ocenić jej konstytucyjność, więc nie wiadomo byłoby za bardzo, czy powinien procedować w oparciu o nią samą, czy też o jakieś inne przepisy. O wcześniejszą ustawę, wcześniejszą pewno nie, bo została uchylona, więc pewno trzeba by było zrobić to samo, co parę miesięcy temu, czyli powołać się bezpośrednio na konstytucję. No i wtedy jakby uniknęli tego, przyspieszając sprawę i decydując o posiedzeniu niejawnym. Tak, to ale to jest legalne. To jest decyzja, są podstawy prawne do tego? Patrząc na to, co jest w tej ustawie czerwcowej z 2015, a to jest ta ustawa, która sądząc po wyrokach Trybunału, jeżeli byśmy je szanowali, to powinna teraz wiązać Trybunał. No to w tym studiu szanujemy, więc uznajmy, że tak. No uznajmy, że obowiązują, bo jakby też nie ma podstaw prawnych, żeby uznawać, że nie obowiązują, co też Komisja Wenecka dość jasno podkreśliła. No to tam jest teraz, tak, żeby wydawać wyroki na posiedzeniach niejawnych, no więc w tym sensie ten wyrok jest jak najbardziej w porządku. Ja przypomnę Państwu, że w Trybunale Konstytucyjnym rozpoczęło się odczytywanie wyroku w sprawie właśnie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Mówię, rozpoczęło się, ale najpierw trwa mozolne odczytywanie wniosków, bogatych wniosków posłów Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich. I może zwróćmy uwagę na to, co się może dzisiaj wydarzyć, jeśli chodzi o wyrok. No bo to ciekawa sprawa, Nowoczesna i Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżyli również ustawę w całości. Oczywiście później jest mnóstwo zarzutów do poszczególnych przepisów, ale istnieje taka możliwość, że Trybunał przychyli się do wniosku, że cała ustawa jest niekonstytucyjna. Co to oznacza właściwie, jeśli by była cała ustawa niekonstytucyjna? W tej sytuacji jest w miarę jasna, bo po prostu dalej stosując się do tego uniwersum prawnego, w które my wierzymy i wierzy Trybunał, czyli tego, w którym te wyroki jednak obowiązują, no to dalej obowiązuje ta ustawa z czerwca 2015 roku. Po prostu ta ustawa jej nie zastępuje, nie zastąpiła jeszcze i też jej ta ustawa z grudnia 2015, no więc cały czas obowiązuje ta ustawa z czerwca 2015, no i tyle, tak? I Trybunał dalej może się zbierać i orzekać o kolejnych ustawach w oparciu o tę ustawę uchwaloną przez poprzedni parlament. Ciekawsza sytuacja była gdyby w części jedynie. Ja tylko powiem Państwu, zanim zajmiemy się właśnie tymi poszczególnymi skarżonymi przepisami, że jeśli chodzi o zarzuty wobec całej ustawy, to między innymi przypominane jest to, że procedura jej przyjęcia była nielegalna, ponieważ odbyły się, uwaga, 4 czytania. Zwykle powinny być 3, ale tutaj odbyły się aż 4 w Sejmie, ponieważ dwukrotnie odbyło się drugie czytanie, więc oczywiście uznają wnioskujący, że jest to po prostu nielegalny tryb, nieznany regulaminowi Sejmu, ale również mowa jest o tym, że cała ustawa ma na celu sparaliżowanie Trybunału, wprowadzenie dysfunkcyjnych rozwiązań, w związku z tym narusza przepisy konstytucji mówiące o państwie prawa i o podziale władz i tak dalej, więc jako całość powinna zostać odrzucona, a także, i to jest myślę interesujące, co Trybunał z tym zrobi, ustawa wprowadza ponownie rozwiązania, które Trybunał już raz uznał za niekonstytucyjne, na przykład procedowanie według kolejności wpływu spraw. Więc zobaczymy, co Trybunał zrobi. Ja pamiętam, że wtedy w marcu... Nie usunięto akurat tego według kolejności. Nie, tak.
zostało, zostało. Ma pan wątpliwości, ponieważ tam rzeczywiście dużo zmian było. W Senacie troszeczkę by wyłagodzono tę ustawę i te najbardziej część przynajmniej. Ale kolejność wpływu pozostała, tak jest. Chociaż oczywiście wprowadzono wyjątki, ale nadal jest ten przepis. No i zobaczymy, co tym Błonowskim zrobi. Pamiętam, że w marcu wtedy też był taki wniosek o to, że cała nowelizacja jest niekonstytucyjna i Trybunał nie przychylił się wtedy do tego, mimo że również podnoszono, że formalnie procedura w Sejmie nie była do końca prawidłowa. No, to się często zdarza. Ja akurat osobiście nie przepadam za podważaniem całej ustawy w oparciu o błędy w trybie legislacyjnym. Skupiając się na tego rodzaju zarzutach, często mamy tendencję do jakby pomijania istoty rzeczy, którą jest jakby sama treść ustawy. To jak Sejm dokładnie proceduje, no być może jest ważne, to jest w gruncie rzeczy techniczna sprawa. I tutaj według mnie przynajmniej powinna być...